aby zakończyć opowieścią wielkopolską. Ja się tutaj tak wpraszam gospodarzowi, bo rocznica powstania wielkopolskiego za pasem, czy ma to coś wspólnego ze Staropolszczyzną? No w moim przekonaniu ma bardzo wiele, ponieważ ten rok 18 widział uszlachcenie plebejuszów. Uszlachcenie przez broń, przez czyny wojenne. Właśnie tak, jak to się działo w Staropolszczyźnie. Oczywiście to nie było przy dzwonach, jakim uszlachcenie odzwonione, przegłosowane w Sejmie. Po prostu zlikwidowano uprzywilejowania stanu szlacheckiego, ale kultura staropolska właściwie wtedy zaczęła być własnością, już wcześniej nieco własnością wszystkich. Z obyczajami narodowymi utożsamiono obyczaje szlacheckie. Obyczaje ludowe także zaczęto wciągać, właśnie nawet uczyniono je podstawą myślenia o obyczajach narodowych, ale ten strój szlachecki, tradycja staropolska w wydaniu szlacheckim stała się, można powiedzieć, taką dominującą i do dziś jako taka jest postrzegana, do dziś się przeciwko niej protestuje z pozycji właśnie takich innych, no bo ona ciągle trwa. I trwa też w nas poprzez to, że istnieje w Kościele, nie zauważamy jej, ale jest, są rozmaitego rodzaju nabożeństwa, wiersze, pieśni, które u nas trwają w Europie przeważnie. Ta tradycja zanikła, mówię o śpiewaniu starych pieśni, mówię o Francji przede wszystkim, nie do końca o Niemczech. Mówię o tych krajach, w których teze zajęło miejsce starych pieśni, a liturgia stara już w ogóle nie istnieje. U nas też rzadka istnieje, ale jednak stare teksty są. I Kochanowski ciągle jest na topie, a to przecież Sarmat. Natomiast mówię o powstaniu wielkopolskim, no bo wtedy właśnie to nastąpiło, o czym mówię, i to sprzedałem w mojej książce o Sarmacji, podręczniku bojowym, który tutaj dane mi było promować dzięki gospodarzowi miejsca jakiś czas temu. I tam się znalazła ta anegdota, która jest też wstępem do tej ostatniej piosenki, którą zaśpiewam, którąś z wielkopolskich pieśni. Nagraliśmy właśnie płytę, ja z tą płytą na pewno przyjadę. Płyta będzie wydana pewnie we wrześniu, jak myślę, i będzie towarzyszyć nam, mówię o mnie i o moich przyjaciołach, o nagramiści JK, o zespole. Będziemy, myślę, koncertować, śpiewać wspólnie te pieśni, bo to jest niezwykły repertuar. Otóż mamy 27 grudnia, czyli Dzień Powstania Wielkopolskiego. Pamięta się o nim w Wielkopolsce jeszcze. 27 grudnia to był Poznań, ale także niektóre miasteczka, nie wiem czy Mosina również, wydaje mi się, że chyba na pewno ktoś trafił z Mosiny. Otóż w Wielkopolsce Poznań był zawsze stolicą, nie tylko Wielkopolski, ale i zaborów są tego, poszczególnych regionów sąsiednich tego zaboru. No i w Poznaniu się ta cała akcja konspiracyjna zawęźlała. I teraz fragment cytatu z mojego dziadka, lekko przekształcony. Będzie i w płycie, będzie i w książce, jeszcze będę go gdzie indziej też cytował. Mianowicie, dziadek miał wtedy niespełna lat 15, właśnie przekroczył próg 15 roku życia, był tajnym skautem, rodzice o tym nie wiedzieli, bo to było w Śremie, na wakacje przyjechał do domu, do Kurnika, czyli bliskości Poznania, to jest 20 km od centrum Poznania mniej więcej, tak? A tam mamy zamek, wtedy hrabia był nieobecny, był w Paryżu, nie miał obywatelstwa niemieckiego, to był koniec I wojny, ale przez plenipotentów dofinansowywał organizację wojskową w Kurniku pod hasłem Straży Obywatelskiej i Radę Żołnierzy i Robotników, Rada Robotniczo-Żołnierską. Państwo wiecie, że wtedy była rewolucja w Niemczech i przejęły władzę po części Rady Robotniczej Żołnierskiej. No i w Kurniku nie ma ani garnizonu, ani fabryki, ale powstała Rada Robotniczo-Żołnierska, a plenipotent hrabiego był szefem jednego z oddziałów. To nie tylko w Kurniku tak się działo. O tym trąbili konserwatyści w Berlinie, ale tam akurat władzę przejęła lewica. I to były teorie spiskowe takie, że gdzieś tam nacjonaliści się dorwali do rewolucji, gdzie oni będą robić rewolucję. Dostali amunicję urzędową, dostali broń, było tam stu kilkudziesięciu chłopa zorganizowanych. No i tutaj ten 27 grudnia, już nie będę opowiadał o tym, co się działo wtedy w Poznaniu, więc zaczęło się w Poznaniu. I dziadek mówi, że słyszy, że chodzi ten taki pan, co to ogłaszał Bekanntmachungi, czyli dzyń, 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 ogłoszenia urzędowe. No i ogłasza na ulicy. W Poznaniu zaczęło się powstanie. Wszyscy członkowie Straży Obywatelskiej zgłoszą się pod ratuszem i jedziemy do Poznania.
niesłychany porządek, prawda? No i tak się stało. I mówię, że poleciał tam razem z innymi takimi łowiskami, które chciały to zobaczyć. No i rzeczywiście zajrzają w pędzie wozy, przychodzą ludzie z bronią, rozdaje, części się rozdaje te broń, siadają na wozy, no i jadą do tego Poznania. A tu stoi sobie dwóch obywateli, mieszkan, ale w futrach, obywateli miejskich, dostatnich. Mój pradziadek też był obywatelem miejskim, civis agricola, ale takim obywatelem rolnym bardziej. Miał krowy, miał gospodarstwo położone w mieście. Dom też miał niewielki, więc też był obywatelem, ale nie takim, prawda, futrzanym. I ten jeden łyczek bogaty mówi do drugiego łyczka. Co za czasy, panie dobrodzieju. Chamy na powstanie jadą. To dla mnie jest taka kwintesencja tego, co się stało. My jesteśmy, panie dobrodzieju, a no właśnie, to są ci obywatele. W tej chwili oni będą obywatelami. I tak się stało. Znacie państwo dowcip? Być może tutaj się nie zna, ale ponieważ to jest niedaleko od Wielkopolski, co zrobili powstańcy wielkopolscy, kiedy mieli atakować dworzec w Poznaniu? Kupili peronówki. Zgadza się. Czy jeszcze państwo wiecie, co to były peronówki? Bo to większość już chyba nie wie, prawda? Bilety, które się... No otóż proszę nie powtarzać tej bredni, ponieważ akurat kurniczanie zajęli dworzec kurnicki. I to jest haniebne powtarzać, natomiast trzeba powiedzieć, że Niemcy nie zdążyli wykupić peronówek. Zostali tam ci, którzy zajechali na dworzec poznański właśnie przez kompanię kurnicką, tę, która wyjechała z Kurnika, zostali rozbrojeni. Ileś tam CKM-ów i innych zostało przejętych. Właśnie ci, którzy przyjeżdżali prawdopodobnie, żeby wesprzeć Niemców w Poznaniu, zostali tam zatrzymani. Także dobrze powtarzać dowcip, bo to też już jest historia, ale też dobrze propagować resztę. I teraz, proszę państwa, do czego może doprowadzić lewicowe działanie, mówię o rewolucji rozmiękczającej takie wielkie Imperium Pruskie. Oni byli już rozmiękczeni, musieli się poddać, ale już miesiąc później, dwa miesiące później, proszę państwa, machina pruska z powrotem była sprawna. Róża Luksemburg już nie żyła, prawda? Różnych innych wymordowali w tym Berlinie, krwawo to się skończyło, nieprzyjemnie, ale machina pruska się odrodziła, zaczynała już pracować powoli, ponownie. Natomiast było to już za późno. To jest arcyciekawe, w jakiś sposób w Poznaniu i w Wielkopolsce, no nie do końca w sposób przemyślany, proszę państwa, to nie jest tak, że powstanie było przygotowane. Ono było przygotowane, wybuchło spontanicznie, mimo że było bardzo dobrze przygotowane, a kierownictwo, tak jak w powstaniu listopadowym, to główne kierownictwo Polaków, właściwie Naczelna Rada Ludowa, czyli rząd narodowy ówczesny, nie chciał absolutnie przyjąć tego do wiadomości. Ciągle nie ogłaszał tego powstania, nie chciał, bo się bał, bo mówi, no przecież oni nas zmiażdżą. Co góruje nad Poznaniem? Teraz egzamin z wielkopolskiej topografii. Cóż takiego góruje nad Poznaniem? Górowało, dzisiaj nie góruje, ale potężne coś wtedy. Państwo z Mosiny pamiętacie? No, Cytadela. Wielokrotnie większa niż w Warszawie. Gigantyczna, której nie zdobyto nigdy wcześniej. Po prostu nie zdobyto. W 1945 roku to przecież tam toczyły się krwawe, długotrwałe walki. Była bombardowana z powietrza, z ziemi, no i nie została zdobyta. Oni się poddali ostatecznie w pewnej sytuacji już beznadziejnej, ale nie została zdobyta. Otóż ta Cytadela została przez powstańców wielkopolskich zajęta. W bardzo prosty sposób. Wzięty do niewoli powstaniec zaproponował kolegom kamaradom z Rady Robotniczo-Żołnierskiej rządzącej Cytadelą, Niemcom, żeby wprowadzić to tak uczciwie polsko-niemiecki zarząd wojskowy Cytadelą. I żeby połowa garnizonu była niemiecka, a niech wpuszczą drugą połowę polską. I oni się na to zgodzili. I za chwilę Cytadela była polska. Oni poszli chyba do niewoli, czy pokażę, zostali stamtąd wykopani. Czy coś takiego mogło się zdarzyć w Armii Pruskiej wcześniej i później? Nie sądzę. Nawet konfederaci barscy, ci najbardziej naiwni, nigdy by na coś takiego nie poszli. Tylko, przepraszam, że wtrącę, pozwolę sobie. Tak jest. Tam naprawdę było niewielu tych żołnierzy w Cytadeli, zatem no, siłą rzeczy przejęcie to było schwytanie kilku do kilkunastu osób. No nie, to chyba nie było jednak kilkanaście osób. Tam było trochę więcej ludzi, a poza tym stamtąd można było bombardować miasto. Jeszcze następna sprawa, nie? Ale zgoda, że żołnierzy, w sumie w Poznaniu było jakieś 5 tysięcy żołnierzy pruskich w ogóle, tak? Ale część z nich była jednak wtedy... Chętnie bym to skonfrontował. Oczywiście, to należałoby sprawdzić. Natomiast sam pomysł
no, tam jeszcze ileś było takich momentów, w których podobne sytuacje się działy, ale to nie było rzeczą nową. Tam już wcześniej takie zarządy pospólne były proponowane, no i one zawsze w tym momencie były na niekorzyść Niemców, bo Polacy o niemiecko brzmiących nazwiskach, no oczywiście, że powiedziałem to w skrócie, to na pewno, natomiast zjawisko było mniej więcej takie. Później to by się już nie udało, za chwilę by się już nie udało. W takim razie chciałbym zakończyć ten wieczór taką piosenką, zastanawiam się którą, ale chyba... To jest piosenka, która jest kalką.